Do pana ministra. To są właśnie pytania do pana ministra, który wyraził przed chwilą gotowość na nie odpowiedzi. To nie zawsze się zdarza w tej Izbie. Dobrze, dziękuję panie marszałku. Akurat jeszcze rozmawiałam z panią sprawozdawcą, także nie usłyszałam. W sprawozdaniu i także na Komisji Zdrowia był podnoszony problem leków recepturowych, gdzie polscy producenci leków twierdzą po tych szerokich konsultacjach społecznych, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, to nasi pacjenci, którzy korzystają z tych leków, będą płacić znacznie więcej pieniędzy za te leki niż w tej chwili, gdyż koszt wytworzenia ich w tzw. izbach farmaceutycznych przewyższa znacznie koszty, które do tej pory farmaceuci z tego tytułu poniosą. Pytanie do ministra. Czy nie obawiacie się państwo, że w rzeczywistości lek będzie dostępny tylko dla zamożniejszych pacjentów w Polsce, a w przypadku pacjentów mniej zamożnych lek recepturowy wcale nie zostanie wykonany i stąd grupa pacjentów, to są dzieci, pacjenci dermatologiczni, pacjenci w wieku senioralnym, nie będą mieli dostępu do tych leków spersonalizowanych, które są pozbawione na przykład konserwantów, są to leki o krótkiej trwałości i polski lekarz nie będzie już miał możliwości leczyć pacjentów tymi lekami recepturowymi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie ministrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Ten przepis jest bardzo mocno ingerujący w aktualny system refundacji, który powodował to, że nieważne w jakiej cenie apteka kupi, Narodowy Fundusz Zdrowia zawsze zrefunduje według danego kosztu. Jednocześnie mamy informację, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera szczegółowe informacje, że te ceny tych samych produktów w poszczególnych aptekach różnią się stukrotnie do tych samych producentów. W związku z tym de facto Narodowy Fundusz Zdrowia płaci często stukrotnie więcej niż może, niż powinien za te same produkty lecznicze w różnych aptekach. I oczywiście został przyjęty przepis 15% obrotu, tak jak jest stosowane od 2012 roku w lekach i zakładamy, że w tych aptekach, które stosują się do tego, tu się nic nie zmienia, a pozostałe apteki po prostu postarają się kupić tańsze leki, tańszą surowce farmaceutyczne, żeby pacjent nie dopłacał. Jednocześnie też chciałem powiedzieć, że ten system jest niezmieniany istotnie kilkadziesiąt lat i obiecałem branży szeroko rozumianej farmaceutom, producentom, hurtownikom, że przygotujemy nowe zupełnie przepisy od nowa i w kolejnej kadencji, żeby były gotowe do przyjęcia, ale na dzień dzisiejszy uważamy, że sytuacja, która była, jest patologią i nie można dopuszczać do tego, że w niektórych zakresach, ja mówię zupełnie w niektórych zakresach, widzimy totalną patologię i wyłudzenia ze środków publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani senator jeszcze chciała... Ja chciałam jeszcze dopytać, bo o tej patologii słyszymy już na Komisji Zdrowia, więc jak jest patologia, tego są sądy, prokuratury, żeby tą patologię ścigać. Ale czy nie uważa pan, że całe zawyżanie kosztów refundacji leków recepturowych jest spowodowane przez nieuczciwych pośredników, a zaproponowane zmiany uderzają bezpośrednio w polskich producentów leków recepturowych. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że widzimy te nieprawidłowości w całym łańcuchu od osób przepisujących na pacjentów poszczególnych zakładów opiekuńczo-leczniczych, jak również apteki i punkty farmaceutyczne, bo takie widzimy. No i oczywiście również i producenci, i hurtownicy, także z całą branżą musimy ustalić wspólnie, bo też, żeby była jasność, po tych informacjach, które udostępnia Narodowy Fundusz Zdrowia, wszyscy logicznie myślący interesariusze uważają, że przepisy na pewno trzeba zmienić i są, deklarują pełną gotowość do zmiany, żeby dotrzeć do konsensusu. Dziękuję bardzo panie ministrze. Bardzo